Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed'a Hita, dokładnie tak. Dzisiaj zajmiemy się tuningiem, jaką życie poznać po tej miniaturce Hondy Civic, ale to nie będzie zwyczajny tuning, bo będzie to tuning na modach. Mam wgrane sobie takie parę modów, w tym Unite 3.2 wersję, pewnie wam tam wrzuciłem w montażu screena tak mniej więcej z mojej listy modów. Jakbyście chcieli, to mogę wam kiedyś jakby te mody udostępnić, jeżeli ktoś by chciał zagrać, bo fajne są i umożliwiają różne takie fajne modyfikacje, jak taką, którą na przykład dzisiaj zrobimy aktualnie. Jeżdżę tutaj sobie Astonem Martinem Vulcanem. Fajne auto bardzo. Ładne, szybkie, zwrotne. No, teraz tutaj ładnie jedziemy powolutku, tak jechałem powolutku, żeby był wstęp, idziemy do salonu i kupujemy sobie Honda Civic. Dokładnie, jak widzicie, hajsu mam pod dostatkiem, więc tutaj się o nic nie trzeba martwić. Teraz tylko trzeba będzie ją znaleźć. To, co będzie fajne w tej Hondzie Civic, to, że będziemy mogli zrobić blowera. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to fajnie, a dla tych, co nie wiedzą, to jest takie coś, że taki tuning duży, o, widzę ją, jest Type R oczywiście. No, to jest coś takiego, że silnik wystaje z maski. Trochę widzę, że mnie laguje na podglądzie OBS-a, aby tak nie było, więc kupujemy i wychodzimy, żeby tutaj się nie zadziało nam nic. No i mamy ją. Dobra, zobaczmy najpierw, jak to brzmi. A, dobra, tutaj jest taki, nie wiem, takiego dziwnego buga mam tutaj z tymi modami, że patrzcie, auto jest tak zawieszone i taki ma rozstaw wszystkiego od razu po zakupie nowe. Nie wiem, czemu tak jest, taki bug, ale to idzie naprawić spokojnie, tak nie będzie ciągle. To sobie zmienimy. O tak, jak to pięknie brzmi. Dobra, więc przejedźmy się nim w garażu. Jej, jakie to jest wolne na razie. Podkreślam, na razie. Jak widzicie, też graficznie ta gra wygląda o wiele ładniej. W sumie tutaj te graficzne zmiany są dzięki dzięki modzie Project Unite, którego, jeżeli nie chcecie pobierać jakby całej tej paczki, jeżeli bym wam kiedyś udostępnił, możecie sobie pobrać sami, łącznie z poradnikiem, jak to zainstalować na Discordzie Project Unite. Nie będę wam podlinkowywał, bo bardzo łatwo jest sobie go znaleźć. Wystarczy nawet na samym Discordzie w wyszukiwarce serwerów wpisać po prostu Project Unite. Chyba powinno wyskoczyć jako pierwsze i to wtedy tam możecie na spokojnie dołączyć. Tam chyba jest tylko weryfikacja numerem telefonu czy coś, ja coś takiego miałem chyba, jak tam dołączałem. Ogólnie polecam wam. Fajny modzik. Naprawdę. Który zmienia bardzo tak w sumie graficznie też grę, tuningowo też w sumie tak wizualnie. No i w sumie też fizykę w grze trochę zmienia, samej jazdy. Taką, myślę, że fajniejszą. Macie do wyboru arcade'ową, czyli tą, na której ja gram. Czyli taka, powiedzmy, że uprostszona, ale lepsza niż ta oryginalna. I macie też simcade'ową, która jest bardziej taka symulatorowa, która już jest większym wyzwaniem. Sobie próbowałem grać jakiś czas temu ze swoim tam znajomym, który na tym ciągle ciśnie. Podziwiam go za to, naprawdę, bo on dobrze nawet na tym jeździ. A to jest trudne. Nie musisz się już telepać jakimiś rzęchami. Ta, czym się właśnie telepie. Dobra, pierwsze co, bo to boli, to zawieszenie se zmieńmy. Dlatego, o właśnie, bo tutaj chociażby sam Unite takie coś, patrzcie, tutaj umożliwia jak zmiana rozstawu kół. Dajemy mu tutaj podstawowo po środku, tutaj też. I no i to pochylenie takie, o, i teraz jest normalnie. Nie wiem czemu, zawsze po zakupie nowego auta właśnie na tych modach tak mam, że z jakiegoś powodu jest tak dziwnie pochylone i ten rozstaw kół ma najszerszy, nie wiem czemu, naprawdę. To jest dziwne. Dobra, myślę, że co najpierw mu zrobimy, to wiadomo, tuning osiągowy. Nie wiem, czemu mi tak w samym garażu spadają FPS-y na podglądzie. Nie wiem, naprawdę mam nadzieję, że tak
nie będzie na samym nagraniu. Może to tylko podgląd, przez to w sumie, że to tak wygląda, ale to dobra, nieważne. Zobaczmy, co my tutaj mamy do wyboru za silniki do niego. Mamy tutaj V6 i V8. V8 będzie lepsza. Jak on będzie brzmiał? O tak. Oczywiście, że bierzemy. Tak w ogóle swoją drogą. V8 do takiego samochodu to jest zabawne, naprawdę. Z takiego w sumie małego samochodu. No i dobra, zmieniamy mu tutaj wszystko, jakby maksujemy go, żeby się nim jeździło fajnie. Też poza samym wyglądem. Tak jak to miałem zwyczaj już robić w takich tuningach, to oczywiście po zrobieniu całości się nim ścigniemy. Jeden wyścig, żeby w sumie taki test jego na żywo zrobić, powiedzmy, nie? Dobra, co tutaj będzie najlepsze dla niego? Turbo doładowanie, tak wygląda. Podwójne turbo będzie go osłabiało. W sensie będzie słabszy niż to. To tym bardziej i to też. Dobra, to po prostu mu bierzemy turbo zwykłe, bez żadnych kombinacji. Już mamy 390 poziom, już mamy moc i prędkość na maksymalnym poziomie. To będzie bestia. To będzie bestia. Dobra, nitro sobie wyśmiemy to. Tutaj też jest trochę działanie tego nitro pozmieniane. Dobra. Zawieszenie. Jakie my tutaj mu zawieszenie władujemy? Jest pokazowe, jest rajdowe, jest na tor. Weźmiemy motorówkę. To będzie chyba dla tego samochodu fajne. Ja mam o hamulce najlepsze. Opony. To jest też. To też trzeba dobry wybór wziąć. Tylko jest jakieś pototerenowe do przyspieszenia dają więcej. To jest trochę dziwne, ale okej. Okej, tu mamy takie. No i dragówki. Dragówki wiadomo, dadzą najwięcej, ale dragówkami się będzie jeździło źle. Dajmy mu te terenowe. Czemu nie? Zobaczymy. Najwyżej się je zmieni. Sprzęgło też tutaj najlepsze damy mu. Skrzynia biegów. Sześciobiegowa będzie dla niego najlepsza. To bierzemy sześciobiegową. Bo właśnie nie zawsze jest tak, że jakby ta elita, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, będzie najlepsza tutaj. To zależy od samochodu. Tutaj w tym przypadku sześć biegów jakby było dla niego najlepsze. Tak mu tutaj gra podpowiedziała. Więc tak wzięliśmy. Okej. Teraz układ różnicowy. Mamy taki. Okej, wszystkie tak samo tutaj, jeżeli chodzi o statystyki. Będziemy mieli też wszystko maksymalne w nim. I teraz, co by tutaj wziąć do niego? Myślę, że tego... Tego weźmiemy. No i dobra, dodatków żadnych w sumie nie będziemy se dawać. Dobra, to pod kątem osiągów mamy zrobione ten samochód. To już będzie potwór. I teraz przechodzimy do personalizacji. Dobra, zacznijmy od sterzaka. Tu mamy jakieś dwa od Hondy następne. Taki, taki. Ten od Speed Huntersów. Podoba mi się. W tego typu samochodach lubię takie zderzaki o tego typu. Jak się to razem wszystko fajnie spasuje. Dobra, maska. Teraz gdzieś powinna być... Nie ma blowera? Serio? Ej! Ej! Mordo, ty mi content zepsułeś teraz! Że nie masz blowera? Chyba, że nie tą wziąłem Hondę. To trochę tak... Przypał. Ej, no! Coś nie zadziałało, albo nie ten samochód. Miało być tak pięknie. Ej, teraz się zawiodłem. Dobra, bierzemy sobie to. Kurde, no. Słabiutko, powiem wam, słabiutko. Dobra, tutaj bierzemy to, żeby spasować do zderzaka z przodu. Tu można wziąć w sumie ten. Podejrzewam, że... A nie mogę tylnego zderzaka zmienić. Mogę dyfuzor tylko. Ale dyfuzoru mu chyba nie chcę dawać w sumie. Żadnego takiego. Te światła chcę zmienić, bo one trochę brzydkie są, oryginalne, jak mam być szczery. Te będą fajne.
System audio tak o weźmiemy dla beki. Nie wiem w sumie co on daje. Dobra, co mają spoilera? Boże, on gdzieś tak nie będzie lagowało. To on gdzieś tylko przegląd. Znaczy podgląd, może. Dobra, ten jest fajny. Układ wydechowy, zobaczmy, czy coś ciekawego na to zaoferuje. Co to jest? Patrzcie, możemy zrobić Pagani z Hondy. O Boże, ale to źle wygląda, ojeju. Ojojoj. Dobra, weźmiemy sobie to. O Boże. Ej, ale czemu takie coś można zrobić? To boli. Bardzo boli. Dobra, oryginalne lusterka są ładne. Ej, no ale boli mnie to z tą maską. Może faktycznie mi się auta pomyliły. Mogłem sobie sprawdzić przed odcinkiem, nie? Ale myślę, że... Nie, no ale to na pewno o tego Civica chodziło. Szczególnie, że widziałem, że da się z nim takie coś zrobić, ale jakby ja mam to wszystko. A, tutaj owiewek w ogóle nie widać. Jak się je założy, dobra. Dobra, i może mu jeszcze... Felgi zmienimy. Jakby ci tutaj założyć felgi, żeby fajnie wyglądały, może jakiś tego typu? Wiadomo, kolor się da im inny. Nie, to tak średnio wygląda. Te wyglądają fajnie w sumie, w miarę. To takie tego typu do tego auta nie będą chyba pasowały. O! Te będą fajne. To bierzemy sobie takie i zakładamy takie same z przodu. To były któreś tutaj z tych w kolei. Były te? Chyba tak. No, to są te. To zakładamy. Kolor im ewentualnie zmienimy, jak coś do malowania będzie pasowało, jak jakieś znajdziemy. Tarcze hamulcowe możemy zmienić. Dajmy takie ponawiercane. Zaciski też mu zmieńmy. To jest bardzo duży ich wybór. Dobra, dajmy te Brembo. I robimy tutaj oczywiście to samo. Z tyłu, tutaj zacisk ten, ale jeszcze tarczy trzeba mu zmienić na tą nawiercaną. Dobrze. Dobra, to chyba wszystko tutaj mamy w nim. Podgląd auta, zobaczmy sobie. No, fajnie wygląda. Mi się osobiście podoba, tak fajnie stuningowany taki. Tylko mnie boli to, że tego blowera nie mogę zrobić z jakiegoś powodu. Chyba, że nie ten silnik wziąłem, chociaż to jest tylko jakby ten blower wizualnie tylko, bo pokażę wam zaraz o co mi chodzi, bo w jednym samochodzie mam coś takiego i to wygląda naprawdę bardzo fajnie, przynajmniej do tamtego samochodu. No patrzcie, pokażę wam w sumie od razu. To będzie do tego, do Chevroleta Camaro SS i widzicie, to jest to tutaj, co z maski wystaje, dla tych, co nie wiedzą. I dobra, do tego samochodu to akurat fajnie wygląda, pasuje do niego. Ale właśnie z tego, co widziałem, to do Civica da się to zrobić i chciałem tak trochę dla beki to zrobić w nim. No ale jak się nie da z jakiegoś powodu, to się nie da. Dobra, bierzemy go z powrotem. I jeszcze tutaj wracamy, lakier winyle, społeczność. Zobaczmy, co społeczność zrobiła do tego samochodu. Już widzę tutaj po tych miniaturkach, że te pierwsze są słabe dość. W sensie, nie wiem, jakoś tak mi się nie podobają. Mm-hmm.
coś takiego fajnego znaleźć do tego. Nie wiem, bo samemu mi się jakoś nie chce bawić w robienie malowań. Już wolę poszukać czegoś zrobionego przez społeczność. Kurde, no nie mogę nic takiego fajnego znaleźć. To ewentualnie, chociaż to jest takie... Czasami jest tak, że znajdziesz coś od razu tutaj fajnego, co ci tak w oko wpadnie, powiedzmy. A czasami się naszukasz, bo serio, tak jakby... Nie idzie czasami nic znaleźć takiego ciekawego, ładnego, co by pasowało w jakikolwiek sposób. Ale mnie zastanawia, jakim cudem na przykład takie popularne są takie, po prostu, że jest kolorek jakiś zrobiony jeden, bez niczego takiego innego. To mnie tak zawsze... To mnie zastanawia. Czemu? I czemu to jest tak popularne? To jest zwykły kolor, który możesz sobie samemu zrobić dość szybko. I bez trudu. Nie no, nic tutaj nie ma, ja pierdzielę. Nie ma nic takiego fajnego. Tak trochę wygląda, jakby się powtarzały niektóre. A zobaczmy najnowsze. Te ewentualnie? Nie wiem, to jest jakieś średnie. Na miniaturce wyglądało fajnie. To już lepsze. To jest taka duża reklama dla Toyo Tires. Ale ładnie to wygląda. Wezmę sobie to pod uwagę. Właśnie tym mnie zastanawiałem, bo to tego typu malowanie mi się przewinęło już parę razy. To jest pewnie malowanie jakieś, no wiadomo, do jakichś zawodów czy czegoś tutaj bardzo podobne w sumie. Chociaż to moim zdaniem wygląda lepiej od poprzednika. Ale wiecie co, wezmę sobie chyba to. To jest fajne. Podoba mi się bardzo. Dobra. Kolorów felk nie trzeba zmieniać. Pasują. No to wyjeżdżamy i testujemy auto. Zobaczymy, jak się tym będzie w ogóle jechało. Czy przyjemnie, czy trudno jakoś. Zobaczymy. Tak. Właśnie. Kurczę, szkoda, że to mówię w tym momencie, bo w tym momencie prawie nikt już nie będzie oglądał. Powiedzcie, czy będziecie chcieli powrót może odcinków jakiś za jakiś czas z The Crew 2, bo gram sobie już od dłuższego czasu tutaj na PC-cie i tak naprawdę tam o wiele bardziej mam tego swojego save'a, powiedzmy, rozwinięte niż na tym PS-ie i fajnie się już gra, więc piszcie, czy chcecie, bo pamiętam, że to nie robiło nigdy żadnych wyświetleń fajnych, ale mi się osobiście to fajnie nagrywało, mi się fajnie w to grało, bardzo fajnie mi się to też streamowało, pamiętam. Więc może będziecie chcieli, na przykład, nie wiem, jakiegoś live'ika z tego za jakiś czas, jakbym znalazł trochę czasu i chęci. Piszcie. Ale dobra, tymczasem przechodzimy do testów samochodu i najpierw sobie zobaczmy, jak brzmi tak bez ruszania. No. To będzie bestia. Mówię, boli mnie to, że tego blowera nie ma, chociaż to byłoby bardziej takie bekowe i bym go oszpecił, a przynajmniej się udało na w sumie ładne auto zrobić, bądź co bądź, nie? Przynajmniej moim zdaniem, to jest jakby mój gust, a o gustach się nie rozmawia. Ale mi tam się podoba. Dobra, zobaczymy teraz. O kurde, jak rusza szybko. Jak to rusza. Mam wrażenie, że to koło z tyłu jakoś tak bardziej odstaje. Chociaż chyba nie, chyba jest tak normalnie. Chociaż mógłbym je schować bardziej. Kurde, jak to się rozpędzał z myjo, bo to jest malutkie i ma taki silnik w sobie, to co tu się dziwić.
to ma zryw. I pędzi, kurde, ładnie. O, właśnie, tylko... Może być problem już z zakrętami, mam wrażenie trochę w tym, chociaż nie wiem, zobaczymy. Może przez te, nie wiem, terenowe opony w sumie może tutaj to tylko robią, bo jednak dałem te terenówki, tak z ciekawości. To skoro dałem mu terenówki, czekaj, to jak to będzie w trawie jeździło, że tak powiem? O kurde, jak to dobrze w polu jeździ, że tak powiem. Przecież to normalnie pod teren też może być wykorzystywane, w takim przypadku nie, ale serio. Patrzcie, jak to w terenie zasuwa. Kurde, to jest dobre, to jest dobre. Dobra, szukamy sobie tutaj jakiegoś wyścigu na szybko, nawet tutaj w pobliżu. Nawet nie za długiego jakiegoś. Tak, to, że tyle za te wyścigi dostaję hajsu, to jest też modzik. Dzięki niemu tyle hajsu mam. Ale szczerze, jakby tak robić normalnie cały czas wyścigi w tej grze, normalnie tak zarabiać, to jest strasznie monotonne i nudne, bo to się powtarza wszystko strasznie, a taki modzik sprawia, że nie jest tak, że dostajesz od razu nie wiadomo ile hajsu, też go musisz zarobić, ale dostajesz go w takich ilościach. I to jest fajne. Czekaj, gdzie jest ten wyścig? On jest na dole? On jest chyba na dole. Czekajcie. Nie no, ale start ma fajny. To trzeba mu przyznać. Nie no, czekaj, nie widzę wyścigu. On... Nie no, on musi być tam. Jakby. On jest nawet tutaj na mapce. Widzę na tej ulicy tutaj gdzieś. Go nie widzę w ogóle. Co się stało? Dobra, to weźmiemy tutaj najwyżej ten inny, który jest tutaj po drugiej stronie, tylko tutaj sobie nie przejadę. Nie, no po co? Albo, dobra, tego weźmiemy, co jest tutaj, jest bliżej. No, tylko tak, żeby się ścignąć, żeby było. A i tak odcinek wyjdzie przez to długi, bo jednak przez to, że się zawsze jeszcze ścignę, to się przedłużają te odcinki. Ale zawsze jestem ciekawy i tak chcę na żywca po zrobieniu sobie zobaczyć, nie? Czy to... No jak się jeździ po prostu, tak już typowo w wyścigach, bo jednak no... Tutaj się robi do wyścigów te samochody, a do czego? Swoją drogą też mam nadzieję, że gra nie jest jakoś za głośno. Specjalnie przyciszyłem ją jeszcze na OBS-ie. Na przykład ostatnie odcinki z Minecrafta, jakby sama gra była też dość głośno. Trochę za, mam wrażenie. Mam nadzieję, że tym bardziej tutaj nie będzie za głośno. Tym bardziej przyciszyłem leciutko. Ciekawe ile razy będzie, tym bardziej. Dobra, zasuwa łatwiej, ale dobra, teraz test zakrętów. No, na zakrętach... Na zakrętach niefajnie, że tak powiem. Bardzo niefajnie i to jest chyba sprawka tych opon mimo wszystko. Bo to nie był jakiś mega ostry zakręt, zauważcie, a o, tak jak tutaj. A patrzcie, jakim szerokim bukiem go muszę robić. Więc jak będzie tak ostry, naprawdę, to troszkę jestem w dupie i trzeba ręcznym mocno tutaj pracować. To się ogólnie tutaj na tych sterowaniach z tych modów to wygląda tak, że trzeba mocno zwalniać przed zakrętami. Bo inaczej ich nie wyrobisz, ale w niektórych przypadkach to nie jest aż takie, nie? W sensie, w takich nowszych i bardziej sportowych samochodach, tym bardziej z napędem na 4 koła jest to łatwiejsze tutaj, niż właśnie w takich, no, tego typu. Nie no, ale to, że się tak zwalnia na zakrętach, żeby je zrobić, to on na prostych tą swoją prędkością tu nadrabia bardzo. Patrzcie, jak ja ich tyle zostawiam, jak tutaj mam kawałeczek prostego dosłownie. I to jest coś pięknego. Właśnie. No ale to musimy zahamować, bo... O właśnie, nawet z zahamowaniem go prawie nie wyrobiłem. To jest właśnie to. No. Tarapates. Przez chwilę były.
No, wiecie co, ja mu chyba już RTP zagrał po prostu sam, chyba mu te opony zmienię, bo on se przez nie totalnie nie radzi na zakrętach. W terenie by sobie radził. Mogę spróbować wziąć wyścig terenowy, bo to w sumie może być fajne auto bardzo pod teren w sumie, więc może nie będę mu zmieniał tych opon, tylko go będę pod teren wykorzystywał może w sumie. Bo to nie jest takie głupie. Nitro sobie użyjemy. O, i tutaj właśnie jest nitro na tych modach, jak wziąłem tamto, jest zmienione, że to normalnie byłoby to, co ma się 5 tych krótkich serii. Tutaj działa to tak, że przytrzymuje przycisk od nitra i mogę go kusić w każdym momencie. To jest fajne na swój sposób. Pomocne. Tak to ujmę. No, tutaj będzie, że wygraliśmy sobie wyścig. Dobra, uda się zmieścić w odcinku przed pół godziny. Fajnie, cieszy mnie to naprawdę, bo czasami w przypadku niektórych odcinków, niektórych serii ta liczba pół godziny albo nawet ponad pół godziny, prawie 40 minut może straszyć, ja wiem. Że się aż nie chcę tego oglądać, no ale czasami tak wychodzi, a ja nie lubię dużo wycinać, ja wycinam to, co muszę tak naprawdę, albo przyspieszam. No. Ale dobra, żeby nie przedłużać, to ja tutaj chyba zakończę sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Napiszcie w komentarzu, jeżeli byliście w tamtym momencie filmu, co sądzicie o takim małym powrocie, w sumie kolejnym powrocie Dekru 2 na kanał. No i co? To tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć w następnych odcinkach. Hej, hej!